Witam wszystkich. Dzisiaj jedziemy na wzgórze Karwalii Pasławskiej. Jest to miejsce oddalone o 24 km od Przemyśla w województwie podkarpackim. Miejsce to znajduje się w bliskiej odległości od naszej wschodniej granicy i warto o tym pamiętać, jakbyśmy się chcieli zapuścić na zwiedzanie okolicy. Do lokalizacji, a bardziej położenia, jeszcze wrócimy w późniejszej części. A jeśli chodzi o, nazwijmy go, plakat, to widzimy, że jest to ogólnopolskie otwarcie sezonu motocyklowego, a głównym wydarzeniem całego rozpoczęcia jest msza święta o godzinie 11, a przy wejściu zaparkowany jest autobus, gdzie można oddać krew. Samo rozpoczęcie sezonu ma umocnioną pozycję, m.in. dlatego, że samo miejsce jest ciekawie atrakcyjne, a do tego sam zlot odbywa się nieprzerwanie od 25 lat. Te wymienione cechy i te niewymienione, czy kwestie indywidualne, powodują, że dla wielu motocyklistów, tutaj w okolicy i nie tylko, jest to najważniejsze rozpoczęcie sezonu motocyklowego. Jeżeli są wśród nas stali bywalcy tego rozpoczęcia sezonu motocyklowego, to mogą zostawić komentarz, jakie jest ich zdanie w tej kwestii. Odnośnie samego miejsca, to postaram się przedstawić najważniejsze rzeczy. Pomysłodawcą Karwalii i założycielem osady jest Andrzej Maksymilian Fredro. Osada zostaje założona w 1665, a do 1668 zostaje wybudowany drewniany kościół i klasztor, do którego sprowadzono franciszkanów. Fundowanie Karwalii miało dwa główne podłoża. Jedno było to upowszechnić kult męki pańskiej, a drugie to wzmocnić bramę przemyską poprzez stworzenie szeregu twierdz nad rzeką Wiarno, z której się znajduje ogólnie Karwalia. Dlatego też kościół i klasztor były otoczone pięcioboczną fortecą bastionową, która z lotu ptaka wygląda jak gwiazda, i wytyczono również fosy. Wracając do pierwszego i głównego celu, czyli upowszechnienia kultu męki pańskiej, sama topografia Karwalii Pasławskiej też nie jest przypadkowa, ponieważ wzorowano się na krajobrazie w Jerozolimie i na przykład rzeka Wiary to jest odpowiednik Cedronu, a dolinę, którą przecina, ma odwzorowywać dolinę Jozafata. Po śmierci pierwszego fundatora, klasztor i kościół ma duże kłopoty finansowe przez wiele lat, aż do momentu, gdzie wkracza Szczepan Józef Dwernicki i jest to ważna postać dla tego miejsca. Zaangażował się w budowę nowego kościoła i około 20 kaplic i też przeznaczał duże sumy pieniężne na rozwój tego miejsca. Jest do dzisiaj uznawany za największego darczyńcę klasztoru. Osobiście też nadzorował wznoszenie świątyni i ogólnie był zaangażowany i wiele rzeczy zmodyfikował w tym miejscu. Za zasługi przy budowie, odbudowie i ogólnie zaangażowanie w całość jest uznawany za drugiego fundatora Karwalii Pasławskiej i zostaje pochowany w jej podziemiach. Z tym miejscem związanych jest wiele innych też postaci, ale tutaj jakby skupię się koło tych wydarzeń takich kluczowych. Przez wybuchające pożary też wielokrotnie całość była przebudowywana i zmieniana. Ciekawostką też jest zabudowa znajdująca się poza klasztorem. Była to baza noclegowa dla przybywających pielgrzymów i w dużej części zachowała się do dziś. Na koniec szybko wspomnę o cudownym obrazie Matki Boskiej. Jest on nieznanego autorstwa i na początku znajdował się w kamienicu podolskim. Między innymi modlił się przed nim hetman Stanisław Żółkiewski, król Jan Kazimierz, król Jan III Sobieski. Jednak w 1672, kiedy Turcy zdobyli kamieniec podolski, obraz został wyrzucony do rzeki. W tym miejscu nie jest jasne do końca, co się wydarzyło, ale obraz koniec końców znajduje się na Karwalii Pasławskiej, gdzie zasłynął licznymi cudami i papież Leon XIII wydaje akt koronacyjny. Same korony ufundował hrabia Józef Tyszkowski, którego kaplicę grobową Tyszkowskich możemy zobaczyć zaraz przy cmentarzu. W 1939 obraz zostaje wywieziony i powraca już w 1945, czyli po wojnie, a w 1968 obchodzono 300-lecie założenia Karwalii Pasławskiej, na które przybył późniejszy papież Jan Paweł II, a wtedy jeszcze kardynał. Jego pomnik możecie zobaczyć na obiekcie. Został postawiony w 2018 z okazji 350-lecia założenia Karwalii Pasławskiej. Karwalii Pasławskiej osłonięto też pomnik ofiar zbrodni OUN i UPA z lat 1939-1948 oraz żołnierzy poległych w obronie ludności cywilnej. W tym miejscu już chciałbym zakończyć tą część pierwszą, gdzie opowiadam o samym miejscu i przejść już do samego rozpoczęcia sezonu motocyklowego. Jak już wspominałem, miejsce jest wyjątkowe, a także zlot odbywa się nieprzerwanie od 25 lat. Samo wzgórze, na jakie trzeba podjechać, ma 465 metrów nad poziomem morza. Są dwie główne drogi dojazdowe, jedna jakby prostopadła od strony Przemyśla. Tutaj pozdrawiam wszystkich
wszystkich, co pamięta jeszcze most wykonany z drzewa, jaki potrafił być śliski. Tutaj trzeba uważać jedynie na podjazdy, bo jest pionowo momentami i trzeba się czasami zatrzymać i to co podjazdy po kawałeczku, bo jest na przykład ścisk na górze. Kolejny wjazd na szczyt to jest wjazd od strony miejscowości Makowa, Chówniki. Rzekę przekraczamy takim mostkiem betonowym, jak widzicie na ujęciu. Później taką wąską drogą na sam szczyt. Podjazd jest łagodniejszy, na pewno nie ma takich momentów mocnego pionu jak wcześniejszy wspomniany. Ja tu drogę wybieram, bo przeważnie jest na niej mniej ludzi, ale też jak się zjeżdża już w dół, to są piękne widoki. Trzeba tylko uważać na kamienie, gdzie auta jak się mijają, to ściągają z pobocza i na te kilka winkli na początku to też mieć na uwadze. Czasami krzaki wystają aż na drogę, więc to też jest takie średnie. Nam się trafiło, że ktoś miską zahaczył i cały olej wylał po asfalcie, więc zdarzają się też i takie akcje. Co do samego już podjazdu pod Karwaldzie, to są tam osoby, które przeważnie pokazują, gdzie trzeba jechać, ale jeżeli chcesz stanąć gdzieś bezpośrednio pod kościołem, no to trzeba wyjechać troszkę wcześniej, czyli obowiązują takie zasady jak w każdym innym miejscu. Głównym punktem rozpoczęcia sezonu motocyklowego jest msza święta o godzinie 11. Jest ona odprawiana na zewnątrz, nad wejściem do bazyliki, więc śmiało można stać przy swoim motocyklu i uczestniczyć we mszy świętej. Oczywiście wszystko upryściłem, obiekt ma jeszcze wiele rzeczy do zaoferowania, na przykład jest źródełko, jak się podjeżdża pierwszym wjazdem, czyli pod to takie wzniesienie bardziej pionowe. Jest też wieża widokowa, płatna, pole namiotowe, bufet i jadłodalnia, dom pielgrzyma, więc jest też opcja noclegu. Co do szczegółów nie będę się wypowiadał, bo korzystałem jakiś czas temu, więc wszystko może być już nieaktualne. Ogólnie obiekt się mocno też zmienił przez lata, wiele rzeczy zostało odnowionych, to na duży plus. A samo rozpoczęcie sezonu motocyklowego, ciężko dojechać samochodem z przyczyn technicznych, ale też nie jest to niemożliwe. Jeżeli już ktoś planuje pojechać samochodem, to może też w innym czasie, na przykład w zimie jest żywa szopka, jest to też atrakcyjne. Na zakończenie dodam, że zamieścimy jeszcze osobny filmik z tym, jak maszyny wyjeżdżają już do domu i to będzie bez żadnego komentarza, tylko po prostu wrzucone, jak maszyny wyjeżdżają. Też poświęciłem się dla was, jak stałem i nagrywałem, to ktoś zaczął palić gumę i dostałem zgrzanym kawałkiem w rękę. Guma wtopiła mi się w skórę i blizna została do dzisiaj, więc koniec końców chyba zasłużyłem na jakiegoś lajka. Stawiam was taką tradycją na Karwali, czyli przepalaniem maszyn na koniec mszy świętej. Każdy odpala swoją maszynę i przegazowuje. Trzymajcie się i być może do usłyszenia.